Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie filmik z aktualności z hodowli. Pokażę wam, co się zmieniło. Także co, zaczynajmy. Tutaj są te młode, co zostały odsadzone, co było pokazane na filmiku poprzednim. Młodych jest tu 10. Ładnie sobie jedzą. Nie gryzą się nic. Połączyły się fajnie, jakby były z jednego miotu. No, lecimy dalej. Tutaj mamy dwie samiczki. Otworzymy może, pokażę wam. Samiczki zostały zakocone. Prawdopodobnie są kotne. Tutaj jest jedna, tu jest druga. Myślę, że są kotne. No zobaczymy z czasem, czy na pewno są kotne. Dobrze, tu mamy tą samicę Boss, co od niej zostały odsadzone młode. Już nie będę otwierał. Tutaj mamy samicę tą dużą. Samica została zakocona też. Ona zimą się okociła, no ale niestety zmarnowała. Ponownie została zakocona. Teraz raczej nie zmarnuje. Zimą zmarnowała, ponieważ było zimno, nie? Młode po prostu, może nie tyle samica zmarnowała, co młode umarzły, nie? Tutaj jest samczyk strokacz. Tu jest samiczka ta czarna. Ta będzie się niedługo kocić w najbliższym czasie. Zamkniemy. Tutaj jest samczyk Boss, fajny samczyk. Do niego właśnie były dopuszczane samice, te wszystkie, co mówiłem poprzednio, co zostały dopuszczone. Tutaj jest samiczka srokacz. Tutaj mamy samiczki młode, z jednego miotu są wszystkie. Te samiczki są po tej dużej białej, tamtej o w tej klatce. O, tu się przymyka trochę klatka. Te samiczki siedziały razem przedtem w tamtej dużej klatce. Zostały rozdzielone, ponieważ już się zaczynały ganiać. Samiczki zostaną dopuszczone niedługo. Tylko tyle, że mam taki problem, że albo muszę samca kupić bossa, jeszcze jednego, albo do srokacza je dopuszczę. Ponieważ do tamtego dużego samca nie mogę dopuścić, gdyż to jest ich ojciec. Dobrze, zamkniemy tu też. No, idziemy dalej. O, tu mamy komarka. Komarek jest. Dobrze, tutaj jest ta samiczka. Ta mieszana samiczka. Ona jeszcze nie została zakocona, była dopuszczana, ale nie chciała stać. W najbliższym czasie, może nawet dzisiaj ją jeszcze spróbuję dopuścić. To jest samiczka nowozelandzka, co od niej były właśnie odsadzane młode. Tutaj jest samiczka taka biała. O, możemy zauważyć. Ona jest również kotna. W najbliższym czasie może się okoci. Tutaj jest samczyk Boss. O, ładny samczyk. Tutaj mamy samczyka nowozelandzkiego czerwonego. On przegryzł tam dziurę przedtem. Weszedł tam do samicy. No i tam do tej samicy, co jest tu właśnie w tej klatce. No i prawdopodobnie zakocił tą samicę. Oj. I prawdopodobnie zakocił tą samicę. Ale tego nie jestem pewny. No zobaczymy też. Fajna by mieszanka wyszła po nowozelandzkim i tym. Jeśli nie zakociłem, to może spróbuję ją jeszcze dopuścić do tego właśnie samczyka. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Dobra, no to na tyle chyba dzisiaj. Już wam wszystko pokazałem, powiedziałem. Jak mówię, będzie odcinek jeszcze z sprawdzania tych młodych za tydzień. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. No i na razie.